Hej, mam dla Was dzisiaj być może ciekawy odcinek na temat tego, czy na temat sytuacji, w której czujecie się wykorzystywani przez potencjalnych klientów, w tym sensie, że jesteście producentem dla nich ofert. Ofert dotyczących produktów, usług, ale tak naprawdę po wysłaniu oferty klient nabiera wody w usta, nie odbiera telefonów, nie odbiera SMS-ów, nie reaguje. Do tej pory było wszystko dobrze, ale przestaje reagować, czyli po kilkunastu, nie daj Bóg, takich ruchach ze strony różnych, no wydawałoby się potencjalnych klientów, masz przekonanie, że chyba zostałeś zrobiony w konia, że Twoja oferta służyła wyłącznie porównaniu ofert i pozyskaniu tej drugiej, trzeciej oferty, bo być może klient miał już swojego konia w tym wyścigu, a Ty służyłeś po prostu jako koń pociągowy, żeby wyścig się w ogóle odbył. Co zrobić w takiej sytuacji? Ja bym przy następnej tego typu okazji, gdybym miał taki problem, to przy następnej okazji tego typu zadałbym klientowi dwa pytania. Po pierwsze, ujawniłbym jak gdyby kontekst, dlaczego zadaję to pytanie. Powiem, panie potencjalny kliencie, panie Andrzeju, czasami zdarza się, że klienci potrzebują po prostu oferty ode mnie, żeby porównać oferty z innymi. W związku z tym ja przygotowuję taką ofertę, wysyłam do nich, oni nabierają wody w usta i tu bym przeszedł do pytania. Ale w pana przypadku tak nie jest, prawda? Nie potrzebuje pan oferty tylko po to, żeby mieć podkładkę do wszystkich innych ofert, które już u pana ocenia pan wyżej. Przez ujawnienie tego z jednej strony daje oczywiście klientowi szansę, żeby on zaczął bardzo gwałtownie zaprzeczać, nie, absolutnie nie, no przecież my chcemy właśnie z panem współpracować. I wtedy przechodzę do tego zasadniczego pytania, o które chodzi. Pierwszym pytaniem przygotowałem sobie drogę, a drugie pytanie mówię, świetnie, to skoro rzeczywiście panu chodzi o tą ofertę, nie zamierza pan jej wykorzystać tylko do tego jako podkładka do innych ofert, to nie będzie pan prawdopodobnie, czy nie będą państwo prawdopodobnie mieli nic przeciwko temu, jeżeli ustalimy sobie jakąś cenę minimalną za tą ofertę i po prostu obciążę państwa kosztami jej przygotowania. Powiedzmy, niech to będzie w mojej branży 10% ceny pierwszego dnia szkoleniowego. Ale jak to, chce mnie pan jakby naciągać na finansową ofertę, na ofertę, która będzie mnie coś kosztowała, na ofertę, za którą będę musiał zapłacić? Nie to, że naciągać. Naciągałbym pana, panie Andrzeju, gdybym pana nie zapytał o intencje, ale skoro ma pan zamiar poważnie nas brać pod uwagę, no to w takim razie odejmiemy te 10%, które pan zapłaci za ofertę, od ceny pierwszego dnia. I zobacz, zaobserwuj, jakie będą reakcje. Większość ludzi powie, to skandal, wszyscy inni nie biorą, a wy bierzecie. Tak, dlatego że wszyscy inni mogą grać w grę, w której są rozstawiani po kątach, a my nie. I tu moje pytanie do ciebie, czy masz jaja, czy masz ikrę, żeby spróbować w kolejnej takiej sytuacji następnemu klientowi, kiedy 14 innych zrobiło cię w konia, temu 15 powiedzieć, zadać te dwa pytania. Obejrzyj ten odcinek jeszcze raz, bo on może być bardziej rewolucyjny niż się spodziewasz i na skutek tego zmień coś w końcówce i zacznij wyceniać swoje oferty. Jeżeli klient powie, w życiu nie będę płacił za ofertę, bo nie wiem, czy was wybiorę, okay, być może wcale nie był taki pewny i oszczędziłeś sobie sytuację, w której ty czekasz, ty dzwonisz, ty piszesz, ty SMS-ujesz i MMS-ujesz, a on się śmieje w kółak całą drogę do banku. Wszystkiego dobrego, to były moje 4 minuty.